Podczas 36. sesji Rady Miejskiej w Słubicach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów słubickich szkół. Rodzice uczniów otrzymali kwiaty oraz listy gratulacyjne. Ci młodzi ludzie poprzez stypendia są motywowani do dalszej ciężkiej pracy, bo co by nie mówić, nauka jest ciężką pracą, trzeba to lubić, ale trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić. I tak jak każdego roku, sierpniowa sesja jest poświęcona w dużej części właśnie na przyznanie nagród burmistrza czy stypendiów burmistrza dla absolwentów i dla uczniów. Tak w tym roku było, może powiem, aż 7 osób nagrodzonych i stypendiami i nagrodami, bo w ubiegłym roku, przypomnę, była tylko jedna osoba, jeden uczeń. Także tym bardziej cieszę się, że w tym roku 7 wspaniałych, tak jak to powiedziałem na sesji, i liczę na to, że w kolejnych latach będzie tych młodych ludzi chętnych do nauki, garnących się do nauki i zmotywowanych właśnie tym, że czy oni sami, czy ich koledzy dostali nagrody i stypendia, będzie tych uczniów więcej, bo poprzez nagradzanie stypendiami, powiem wprost, inwestujemy w naszych młodych ludzi. Inwestujemy i to bardzo dobrze zainwestowane będą pieniądze, bo oni będą się kształcić, będą, mam nadzieję, większość z nich wróci do naszego miasta i będą pracować w instytucjach, będą być może tutaj któryś z nich zajmie miejsce kiedyś burmistrza. Także serdecznie im życzę, a widać po ich uśmiechniętych twarzach i takich pełnych optymizmu oczach, że mają chęć do nauki i tego im właśnie z całego serca życzę, aby osiągnęli w życiu to, co najlepsze. Nagrody i stypendia przyznane przez burmistrza Słubic otrzymali Hanna Samelska oraz Igor Więcek ze Szkoły Podstawowej nr 1, Michał Kryński ze Szkoły Podstawowej nr 2, Borys Drzewiecki ze Szkoły Podstawowej nr 3, Julia Niewiadomska oraz Fabian Zwierzchaczewski ze Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia oraz Marietta Anna Grelka z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Jak się czuje taki najmłodszy stypendysta? Zestresowany. Czytałem troszeczkę w internecie coś tam niemieckiego. I z moim panem od niemieckiego też dużo ćwiczyliśmy i miałem kartkę, przed którą też ćwiczyłem. A powiedz mi, a czemu wybór niemieckiego? To od stron, nie wiem, mamy, taty, rodziców, czy czujesz, że to jest coś, co lubisz? Od mojej własnej strony, bo ja kiedyś w Niemczech mieszkałem i żyłem. Myślę, że najważniejsza jest taka regularna praca i po prostu no, też robienie tego z pasją i fascynacją, żeby właśnie osiągnąć swoje cele i marzenia, i wtedy to stypendium jakby już samo przyjdzie, bo będzie się to robiło właśnie z radością i z chęcią. Do olimpiady przede wszystkim trzeba było też przygotować kilka rzeczy, między innymi książki, filmy, i to po prostu było ciekawe i sobie siedziałam i to robiłam i nie czułam jakiegoś większego przymusu. Jest taki właśnie, jakby to powiedzieć, zapędza mnie do dalszej nauki, próbuję pokazać właśnie, że da się wyżyć jakby z tej nauki, że jakby w tym młodym wieku już można coś osiągnąć, tak? Że co, że warto się uczyć? Myślę, że tak. Myślę, że niektórzy ludzie, co myślą, a po co mi to, to myślę, że są w błędzie, tak? Cieszę się z tego, bo to tak się moja praca odpłaciła po prostu. Jestem z tego bardzo, cieszę się bardzo z tego. Bardzo lubię uczyć się po prostu języków. I też ja wybrałam język niemiecki, bo ja teraz poszłam do niemieckiej szkoły w Frankfurcie nad Odrą. Co robić, żeby można było na takie stypendium zasłużyć, czy sobie wypracować? Być tym przedmiotem zainteresowani po prostu, żeby mieli ochotę więcej pracować i po prostu mieć też frajdę uczenia się tego. Czyli kochać to, co się robi po prostu. Dokładnie. Gratulujemy naszej uzdolnionej młodzieży oraz ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom.